Znajdujemy się na terenie gospodarstwa Agropin Pińsko. Gospodarstwo posiada 600 hektarów użytków rolnych, w tym jest zostawione na produkcję mleka. Posiadamy 1300 sztuk bydła, w tym 650 krów dojnych. Produkcja roślinna jest podporządkowana pod bydło. I mamy oprócz produkcji polowej, mamy jeszcze 150 hektarów użytków zielonych w jednym kompleksie. Są to łąki nadnoteckie, na której również mamy Naturę 2000. Trochę nam ogranicza to intensywność użytkowania. W strukturze zasiewów mamy przewagą jest tutaj zboża pszenżyto, jęczmień, mieszanki zbożowe, jęczmień ozimy. Co trzeci, czwarty rok wchodzi jeszcze do uprawy rzepak na pograniczu gdzieś 30-40 hektarów. I pozostałą część produkcji roślinnej uzupełnia kukurydza 250 hektarów i lucerna około 50 hektarów. Opryskiwacz Alfa Evo zakupiony został w 2015 roku na wiosnę i zrobił już nam opryski ochrony roślin, dokarmianie na uprawach zbożowych, jak i w uprawie kukurydzy. Krotność tego jest w zależności od potrzeb, ale średnio gdzieś 3 zabiegi są wykonywane w ciągu sezonu wegetacyjnego. Jest to dobra maszyna, wydajna maszyna. Szybko można ją natankować, bo mamy specjalnie do tego przygotowane zbiorniki, gdzie woda jest napuszczana już przed wyjazdem do zbiorników w pole. Jest duży zapas wody, gdzie może się trochę podgrzać i wtedy opryski wykonujemy w czasie, którym już jest, można zacząć po zejściu rosy, czy po zejściu, czy jak przerwać przy wysokiej temperaturze, przy opadach deszczu. Również stosujemy nawożenie dolistne mikroelementami, makroelementami, jak również i nawozami, co jest mocznik. W odpowiednich terminach, wymagających tego chwila. Także to jest, nawozy są rozpuszczalne w przygotowanych zbiornikach i również wtedy dokładamy mikroelementy lub środki chemiczne do tego w stosownych zaleceniach. I to maszyna jest to, opryskiwacz ten daje nam tutaj dobrze egzamin, ponieważ szybko możemy sobie załatwić w ciągu cały oprysk zbóż, możemy ozimych czy jarych załatwić sobie w jednym dniu lub w dwa maksymalnie, w dwóch dniach. Kukurydzę w przeciągu 3 dni mamy opryskaną na chwasty i później możemy sobie robić środkami dolistnymi. Mamy jeszcze współpracujące drugie gospodarstwo w województwie pomorskim, gdzie jest około 1000 hektarów. Tam jest prowadzona produkcja roślinna typowo, bo jest gospodarstwo bezzwierzęce, gdzie jest produkcja zbożowa i rzepak plus kukurydza i tam jest drugi opryskiwacz tego typu, ale jeszcze jest to za małe osiągnięcie tego opryskiwacza, żeby w tym terminie i w krótkim czasie wykonać te zabiegi i szefostwo zamierza kupić jeszcze trzeci taki opryskiwacz, żeby skrócić termin potrzebny do zabiegów i dla ochrony roślin.